Witam serdecznie, cześć. Moim dzisiejszym gościem jest Aleksandra Pilipiuk, prawniczka, wolontariuszka w Fundacji Centrów Praw Kobiet, która kocha kobiecą przedsiębiorczość. Aleksandro, powiedz coś na swój temat więcej. Tak, cóż, to ja. Oprócz tego, że jestem prawniczką, to jestem też finansistką. Skończyłam studia z finansów i rachunkowości, i licencjackie, i magisterskie, a magisterskie po angielsku. Na magisterskich studiach już wiedziałam, że chcę się bardziej zajmować firmami, spółkami, a zwłaszcza tymi kobiecymi, i że za żadną miarę nie pójdę do korpo więcej pracować i nikt mnie tam nigdy nie uświadczy. Dlatego zrobiłam wtedy już specjalność z finansów przedsiębiorstw właśnie. A cóż, a teraz jestem aplikantką adwokacką w tym roku, właściwie w tym, co się teraz zacznie, no ale mamy już za parę dni nowy rok, więc mogę powiedzieć, że w tym roku będę kończyć już aplikację, więc przede mną egzamin adwokacki. I zaczęłam też w tym roku studia doktoranckie z prawa, też dotyczące przedsiębiorstw, akurat z punktu widzenia sukcesji międzypokoleniowej, tak, czyli jak sobie rodziny przekazują firmy. Jest to bardzo ciekawy temat, no i też związany z tym, co robię, więc jestem szczęśliwa. A prywatnie, to cóż, mam teraz w drodze drugie dziecko, więc jeszcze w ogóle abstrakcja totalna. Nie wiem, kiedy będziecie tego słuchać, ale mam termin na luty, marzec, więc możliwe, że już będę po, jeżeli będziecie już słuchać wtedy. A na ten moment jestem w ciąży, więc jest podwójnie trudno, bo już końcówka, także łatwo, łatwo nie jest. I myślę, że chyba tyle mogę sobie powiedzieć. Bardzo imponujące, szczególnie, że masz małego dzidziusia w drodze. Gratulujemy, trzymamy kciuki. Publikacja będzie, myślę, że w styczniu, więc jeszcze przed rozwiązaniem. No, ja jestem pod wielkim wrażeniem, powiem szczerze. Nie wiem, jak ty to robisz, jak ogarniasz to wszystko. Będziemy też trzymać kciuki oczywiście za egzaminy. Tym bardziej jestem przekonana, że jesteś na miejscu i że świetnie nam odpowiesz na pytania dotyczące naszego tematu, bo naszym tematem są reklamacje usług. To jest dosyć szeroki temat, ale bardzo, bardzo na czasie i taki bardzo, dla mnie przynajmniej, skomplikowany. Więc mam nadzieję, że nam rozjaśnisz temat. Aleksandro, powiedz mi przede wszystkim, na czym polegają takie reklamacje, a może inaczej, jakie usługi można reklamować? Więc tak, w przypadku akurat wirtualnej asystentki, właściwie w każdym przypadku, klient może reklamować te usługi, z których nie jest zadowolony. W sumie to jest takie aż tak proste i aż tak nieproste. Tak. W przypadku wirtualnych asystentek to tak naprawdę zależy, czym się zajmujecie. Jakiś czas temu miałyśmy artykuł na ten temat, więc jakby wachlarz waszych usług jest naprawdę ogromny i szeroki. Możecie zarówno sprzedawać na przykład produkty elektroniczne, tak? Możecie świadczyć usługi polegające na przykład na prowadzeniu social mediów, tworzeniu na przykład grafik, tak? Ale możecie też tworzyć strony w zależności od tego, co lubicie, co umiecie robić. Więc w każdym z tych przypadków ta reklamacja będzie wyglądała trochę inaczej, ale w każdym z tych przypadków, jeżeli klient nie jest zadowolony, no to taką reklamację będzie mógł wnieść. Tylko tutaj, wiadomo, łatwiej jest zareklamować produkt, nawet jeżeli to jest produkt elektroniczny, to łatwiej go jest zareklamować, niż zareklamować usługę. Zwłaszcza, że jeżeli wiążecie się z klientem dosyć długoterminowo, a raczej albo wasz klient chce się z wami związać długoterminowo, tak? Jeżeli oboje chcecie mieć taką fajną, dłuższą współpracę, to najczęściej te reklamacje nie wyglądają tak oficjalnie jak w przypadku produktów, bo najczęściej jest to zwykła rozmowa po prostu. Czyli nie wiem, piszemy sobie w mailu albo dzwonimy do siebie i mówimy, co nam nie pasuje. Wy to poprawiacie albo nie, w zależności od tego, bo możecie na przykład przekonać klienta do swojej racji, tak? No bo wy jesteście ekspertkami w tym, co robicie i wy wiecie, co jest lepsze w praktyce. Klient nie zawsze może to widzieć na pierwszy rzut oka, więc po takiej rozmowie możecie wspólnie dojść do wniosku, że albo faktycznie zmieniacie to coś, co mu nie gra,
albo tego nie zmieniacie i zostawiacie. Więc tutaj będzie to troszeczkę inaczej wyglądało właśnie w przypadku usług, zwłaszcza tych długoterminowych współprac, a trochę inaczej w przypadku reklamacji produktów. Więc pytanie, od czego zacząć dokładniejszą opowieść? Może przede wszystkim od tego, w jakiej formie powinna być złożona taka reklamacja, nie taka oficjalna. Nie mówię tutaj o takiej współpracy długoterminowej, gdzie mamy takich klientów od kilku lat nawet, czy od kilku miesięcy, o dłuższych współpracach, bo wiadomo, że tutaj, no jeżeli z kimś długo współpracujemy, to zawsze możemy się dogadać i też te relacje są zupełnie inne. Jednak jak powinna wyglądać taka, powiedzmy teraz tak ogólnie, odnośnie wszystkich produktów i usług, jak powinna wyglądać taka oficjalna reklamacja klienta? Tak okay, tutaj tak naprawdę w głównej mierze to będzie zależało od tego, jak macie skonstruowaną dokumentację RODO. Bo musicie ją mieć jako wirtualne asystentki. Tak. I tutaj najważniejsze będzie nasza polityka prywatności i regulamin, dlatego że właśnie w tych miejscach będziemy opisywać naszą politykę zwrotów i politykę reklamacji. I teraz tak, najczęściej, przynajmniej ja zalecam, żebyście miały w zanadrzu, nawet nie na stronie, chociaż wiadomo, najlepiej jest wrzucić na stronę formularz zwrotu i reklamacji, ale jeżeli nie chcecie tego wrzucać bezpośrednio na stronę, no to zawsze możecie wysłać klientowi w razie, kiedy jest niezadowolony. I teraz tak, fajnie by było, jakby klient uzupełnił ten formularz. W formularzu powinien on napisać, co kupił, tak? Czyli albo jaki produkt zakupił, albo jaka usługa była przez Was wykonywana, co mu w niej nie pasuje, co jest nie tak, dlaczego składa te reklamacje, jaka jest podstawa i jego żądanie, czyli co on chce w zamian, jeżeli ta reklamacja faktycznie zostanie przez Ciebie uznana, jeżeli, tutaj podkreślam słowo jeżeli zostanie uznana. Oprócz tego no, musimy tam oczywiście mieć stopkę RODO, czyli kto jest administratorem i tak dalej, no, ale skupiamy się już na tej części bardziej treściwej. Oczywiście klient nie ma takiego obowiązku, żeby w ogóle wypełnić ten formularz, więc nie możecie tego żądać od klienta. Możecie go poprosić, jeżeli to wyśle, to ok, fajnie z jego strony, ale absolutnie nie musi, dlatego że taka reklamacja może być nawet przez niego wysłana w mailu, więc po prostu w odpowiedzi na któregoś maila albo maila bezpośrednio do Was napisze Wam, co kupił, czy co zrobiłyście dla niego, co mu nie pasuje i czego żąda. I to też będzie zasadna reklamacja, więc absolutnie nie jest tak, że jeżeli nie wypisze tego na wzorze, to się nie liczy. Się liczy. Więc może to zrobić tak naprawdę w każdej możliwej formie, ale w dokumentacjach, które ja tworzę, to zawsze wysyłam Wam czy innemu klientowi również właśnie formularze zwrotu i reklamacji, dlatego że jest po prostu prościej. A prawdę mówiąc, też nie spotkałam się do tej pory z klientem, który by odmówił, chyba że faktycznie byłby mega wściekły, tak, i nic by mu nie pasowało, no to wiadomo, jeżeli jest trudny klient, to może powiedzieć, że no way, nic nie zrobię, nie będę nic wypisywał, generalnie, wiesz, możesz się, no. Ale zwykle nie miałam do tej pory takiej sytuacji i jeżeli była faktycznie potrzeba ze strony klienta, żeby coś zareklamował, no to ten formularz innemu mojemu klientowi, któremu tworzyłam RODO, wysyłał. No i tak jest najprościej. Tak jest najprościej, dlatego że macie wtedy konkretną podkładkę. Oczywiście mail też jest podkładką, ale łatwiej jest Wam z takiego formularza wszystko wyczytać. Przede wszystkim dlatego, że są tam konkretne pytania w stosunku do klienta, na które on musi odpowiedzieć, więc nie będzie tak, że on Wam wyśle jednego maila, po czym Wy odpiszecie mu z pytaniem, czego na przykład żąda, tak? Albo co mu się konkretnie nie podoba. Albo właściwie co kupił, bo często jest tak, że klient może Wam napisać maila pod tytułem nie podoba mi się, chcę zwrotu, ale nie wiesz ani kiedy kupił, ani co kupił. Potem się okaże, że tak naprawdę jeszcze pod innym nazwiskiem kupił, bo kupował ktoś inny dla niego na przykład na prezent. I tego wszystkiego możemy uniknąć, jeżeli klient nam prześle gotowy formularz, bo wtedy mamy czarno na białym, numer na przykład zamówienia, jeżeli coś takiego chcemy wpisać, więc wszystko mamy tam po prostu w jednym miejscu. No i wtedy Wy dostajecie ten formularz opisany od klienta. No i teraz Wy się zastanawiacie. Nie macie obowiązku reklamacji przyjąć. Macie 14 dni na to, żeby się ustosunkować
do tej reklamacji. Czyli w 14 dni od daty, w której dostałyście reklamację, możecie podjąć decyzję, ok, albo się zgadzam z tą reklamacją, faktycznie coś było nie tak, albo nie zgadzam się, nie wiem, klient nie ma racji, klient wymyśla, bo wiadomo, też czasem możemy trafić na klienta, który po prostu chce wykorzystać nasze dobre serce i możemy wtedy dać decyzję odmowną, że tej reklamacji nie przyjmujemy. Tylko bardzo ważne jest to, żebyście się faktycznie zmieściły czy zmieścili w tym okresie 14 dni, bo jeżeli nie zmieścicie się w tym okresie, to z automatu przyznajecie klientowi rację i z automatu ta reklamacja zostaje uznana, a co więcej, musicie spełnić żądanie klienta, które w tej reklamacji zostało napisane, czyli na przykład zwrot całej sumy. Więc tutaj trzeba mocno pilnować tych dat i jednak sprawdzać maile, nawet jeżeli jesteście na urlopie, to chociaż raz na te 14 dni sprawdźcie tego maila, żeby zobaczyć właśnie, czy żadnych reklamacji nie ma, żebyście potem nie miały problemów z tego tytułu, że coś wam minęło, także minął termin, bo no nie przywrócimy tutaj w ogóle, no nie da się, więc jeżeli minie, no to minie i wasz problem. Kolokwialnie mówiąc. Więc musicie się przede wszystkim zastanowić, dlaczego klient reklamuje podczas tego waszego okresu 14 dni myślenia. Musicie się zastanowić, dlaczego właściwie klient reklamuje, tak? Co mu się nie spodobało, o co chodzi. Bo może być to coś, co faktycznie jest nie tak w waszych usługach albo produktach i zwrócicie na przykład pieniądze klientowi, ale to jest może być coś, co możecie poprawić, tak żeby następnym razem żaden klient tego nie zareklamował. Więc reklamacje to nie jest też takie zło ogromne i coś, czego nie chcemy, bo bardzo często możemy nawet nie pomyśleć o czymś z punktu widzenia klienta, a taka reklamacja może dać nam pole do popisu na przyszłość, żeby po prostu usprawnić to, co dajemy, żeby takich reklamacji już później nie było, więc możemy nawet tak naprawdę podziękować i kupić i wysłać kwiaty naszemu klientowi, który złożył reklamację, bo zwrócił nam uwagę na coś, na co my nie zwróciłyśmy wcześniej. Tak, zdecydowanie, a myślę, że też dużą rolę tutaj odgrywa komunikacja z klientem i dogadanie się, rozmowa o szczegółach danej usługi, bo też interpretacja może być różna, nie? Więc tak, jeżeli to jest nowy klient szczególnie, no to myślę, że na początku też warto zadbać o tą komunikację i rzetelnie sporządzoną umowę, w której jasno i czytelnie jest napisane, opisana usługa. Nie, tak. żeby tutaj nie było nieporozumień, bo no każdy może mieć inną interpretację danej usługi, jeżeli mówimy konkretnie o danej usłudze. Nie, no bo produkt to wiadomo, produkt jakoś myślę, że to jest prościej. Jednak nie z tym, czy spełnia oczekiwania, czy nie spełnia oczekiwań. Tak, więc naprawdę musicie zadbać o kilka rzeczy. Musicie zadbać o to, żeby mieć odpowiednią dokumentację RODO i to jest najważniejsze. Ona musi być wdrożona przed pierwszym klientem, więc jeżeli świadczycie już usługi, a tej dokumentacji RODO nie macie i mówię o pełnej dokumentacji, czyli nie tylko o polityce prywatności, nie tylko o regulaminie, ale na przykład stopkach RODO do maila, jeżeli macie newsletter, to tak samo do newslettera, jeżeli oferujecie produkty elektroniczne i macie sklep internetowy, to również ważne jest, żeby odpowiednie stopki zamieścić w swoim sklepie, które także uniemożliwią klientowi na przykład zwrot produktu elektronicznego. To jest bardzo ważne, a bardzo dużo osób o tym zapomina, że jeżeli odpowiednio się zabezpieczycie właśnie w dokumentacji RODO i na koniec w złożeniu, w formularzu złożenia zamówienia też wrzucicie odpowiednie informacje, to klient nie będzie miał możliwości dokonania zwrotu. Już nie mówię o reklamacji, tylko o zwrocie produktu elektronicznego. Więc to jest absolutna podstawa. Potem drugą rzeczą są opisy na waszej stronie czy w waszej ofercie. Nieważne, czy dotyczą produktu czy usługi, muszą być jak najbardziej szczegółowe, żeby klient nie miał w ogóle żadnych wątpliwości i podstaw do podważenia tego, co wy końcowo mu dostarczycie. No i trzecia rzecz to jest właśnie odpowiednia umowa i to jest też bardzo, bardzo ważne, bo trafiają mi się klienci, wielu mam klientów, którzy... No cóż, ze swoimi klientami mają dość duży problem, bo na przykład najczęściej jest tak, że klient ich nie chce zapłacić, bo ma jakieś zarzuty w stosunku do wykonanej pracy. I ja w takim wypadku pierwsze co robię, to proszę o umowę.
I ja się spodziewam, że w tej umowie będzie konkretnie napisane jasno i czarno na białym, co robicie, jakie są terminy, a co robicie, czyli jakie zadania wykonujecie, w jakim czasie, jakie one mają być i to bardzo konkretnie, tak? Jeżeli na przykład tworzycie grafiki, no to nie wystarczy mi, że w umowie będzie napisane, no stworzę ci grafiki, tak? Tylko muszą być, jakie to mają być grafiki, ile ich ma być, co mają zawierać, kto komu co wysyła. Bardzo ważne są też informacje dotyczące praw autorskich, czyli tego, żebyście się wy zabezpieczyły w umowie, że to, co klient wam daje, to on ma do tego pełne prawa. I to też jest bardzo ważne. Generalnie myślę, że mogłybyśmy o tym rozmawiać jeszcze całą godzinę i o samych prawach autorskich i o umowie, jak umowa powinna wyglądać. Ale to też jest bardzo ważne, bo bardzo często mam tak, że umowa, którą dostaję, wygląda w ten sposób, że no stworzę ci grafiki albo będę się zajmowała twoim kalendarzem. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Przyznam, tak, przerwę ci na chwilę. Przyznam szczerze, że w umowach wirtualnych asystentek i też przyznam się w mojej umowie z klientami, klient wykupuje abonament godzin, tak? Więc deklaruje się na wybrany pakiet, podpisujemy umowę współpracy i jest zakres zadań, ale one nie są szczegółowe. Jest napisane właśnie jakieś tam konkretne rzeczy administracyjne, tworzenie grafik, tworzenie treści i tak dalej, ale nie jest to szczegółowe, bo to wynika z sytuacji i tak naprawdę to wynika z danego dnia. To czasami może być spontanicznie, tak, że jest potrzebna grafika, powiedzmy 3 czy 5 grafik w tygodniu, tak, czy 4 posty tygodniowo. Ale nie jest napisane już konkretnie w umowie, czego te posty dotyczą, jak mają wyglądać te grafiki, w czym mają być wykonane i tak dalej. To już jest w korespondencji, nie? I to już jest w na przykład w Asanie, w Trello, w czym tam sobie piszemy i zarządzamy tymi zadaniami. I teraz pytanie, czy to wystarczy? No właśnie, i tu zależy od tego, jaką masz umowę. Tak. Jak ja tworzę właśnie umowy ramowe czy umowy współpracy, to moje umowy wyglądają w ten sposób, że mamy w głównej naszej papierowej umowie napisane ogólnie, ale z zachowaniem jednak jakiejś szczegółowości, co robimy, ale w umowie, jak zawsze ją tworzę w ten sposób, że klient wam może dodatkowo podzlecać coś. Tak. Nie, na przykład właśnie mailowej, czy chociażby nawet rozmowy na Instagramie, czy social media, czy w innych social mediach, dlatego że wiem, że wasza praca jest bardzo płynna. U was jeden dzień może wyglądać tak, a drugi zupełnie inaczej i na bieżąco musicie wdrażać zmiany. Dlatego klasyczna umowa z zapisem, że no wszystkie zmiany muszą być pisemne, to się totalnie nie sprawdzi. No dlatego musicie zobaczyć, czy wasze umowy, które podpisujecie z klientami, na to wam pozwalają, bo jeżeli nie pozwalają i nie są tak skonstruowane, żeby coś takiego było możliwe, no to niestety nie jest. Jeżeli nie jest, ale klient jest w porządku i wy jesteście w porządku, to jest wszystko ok. Ale pamiętajcie, że umowę spisujemy na czas wojny, tak. I na czas, że na przykład klient wam nie zapłaci i potem, szczerze mówiąc, ja, jak przychodzicie do mnie, to ja nie jestem zawsze w stanie dużo zdziałać, dlatego że w umowie prawie nic nie ma, zwłaszcza, że jeżeli na przykład umowa nie była, chociażby wzór takiej umowy dla waszej współpracy z różnymi klientami nie był tworzony przez prawnika, tylko nie daj Boże w ogóle ściągnięty z internetu, to najczęściej te umowy wyglądają tak, że 90% treści jest po prostu spisaniem kodeksu. A nie musi tego, jakby nie trzeba tego wpisywać, dlatego że kodeks jest obowiązujący, czy ta umowa jest spisana, czy nie. Dlatego tak ważne jest, jakby nieważne jest, czy umowa ma 3 strony, czy 33, ważne jest, czy ta esencja jest zawarta, bo umowa może mieć nawet 100 stron, a być kompletnie fatalna i być o niczym, a może mieć, nie wiem, nawet 5 stron, a mieć wszystko, co trzeba. Więc też się nie sugerujcie długością waszych umów, ale na pewno idźcie do prawnika, żeby wam chociażby stworzył wzór do wszystkich waszych przyszłych i teraźniejszych współprac, które wy potem możecie sobie edytować same i zmieniać elastycznie dla każdego klienta. I broń Boże, błagam was, nie ściągajcie tego z internetu, bo nie,
Naprawdę, nie Tak, róbcie tego. ostatnio też mieliśmy taki wywiad z mecenasem Przemkiem Piotrowskim na temat umów i też przestrzegaliśmy, żeby właśnie nie, no pójść do specjalisty. Tak. Dlaczego dopytywałam o te zadania w umowie? Właśnie, bo chciałam wiedzieć, czy to jest wystarczające, tak? Taki zapis, że dodatkowe zadania są ustalane mailowo, czy tam poprzez jakąś platformę, tak? Tak, tylko to nie były dodatkowe zadania, tylko na przykład szczegóły, Tak. czy wykonanie, żeby to wiadomo było, że to te zadania, które piszesz w umowie, że tam jakieś konkretne szczegóły, czy określenie, że tak powiem, w praktyce, tak? Więc Tak. można, jeżeli umowa to I teraz przewiduje to. nawiązując do naszego tematu reklamacji, jak to wygląda z poprawkami? Czy ilość poprawek jest jakoś z urzędu, czy jest jakaś umowna ilość poprawek, czy to wszystko też wynika z umowy? Czyli wszystko, wracamy do punktu wyjścia, jeżeli zapiszemy w umowie, że robimy, nie wiem, 3 korekty tekstu w cenie, to jest OK, albo jeżeli napiszemy, że każda dodatkowa poprawka jest płatna, czy to też jest Okej. OK? Tak naprawdę musimy tutaj podzielić te poprawki jakby na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj poprawek to jest taki, jeżeli zrobicie coś nie tak, albo nie tak, jak klient chciał, bo nie wiem, na przykład tworzycie grafikę tak na social media, a klient chciał ją pomarańczową, nie wiem, w czarne paski załóżmy, tak, a wy stworzycie zieloną. Więc to jest wykonanie usługi niezgodnie z zamówieniem, tak, niezgodnie z tym, co chciał klient, niezgodnie z tym, jak się umawialiście. Więc tego rodzaju poprawki, w których wy faktycznie zawiniłyście, coś zrobiłyście nie tak, albo nie wiem, na przykład jeżeli się zajmujecie dla klienta bukowaniem lotów czy hoteli i na przykład zabukowałyście nie w tym, w którym on chciał być ulokowany, no to jest wasza wina, tak, i musicie to poprawić. I tutaj limitów nie ma, dlatego że klient reklamując to, czyli mówiąc, że to mu nie pasuje, że miało być inaczej, on ma prawo otrzymać usługę taką, efekt końcowy taki, na jaki się umawialiście. Więc jeżeli faktycznie zrobiłyście coś nie tak, to musicie poprawiać to do skutku, aż będzie to tak, jak zamawiał klient. I teraz tak, jest też druga część poprawek, czyli takie, że klient czegoś chciał, ale na przykład w sumie sam nie do końca wiedział czego, albo w sumie chciał czegoś, ale potem mu się odwidziało, albo chciał czegoś, ale w sumie sam nie jest zadowolony, ale wy zrobiłyście wszystko tak, jak on chciał. I teraz tak, jeżeli są takie poprawki, czyli klient sam nie do końca wiedział i tak dalej, to jest wasza dobra wola, żeby w ramach tej waszej współpracy coś tu zmienić. No i właśnie tutaj przychodzi nam z pomocą znowu umowa. I w takiej umowie możecie napisać, że w ramach współpracy na przykład dopuszczacie 1, 2, 3, 4 poprawki. I one są zupełnie oddzielne od tej pulgi, tak, tej pierwszej, o której rozmawiałyśmy, czyli tego, co zrobiłyśmy źle. Ale to jest wasza dobra wola, nie musicie tego robić. Oczywiście w ramach pozytywnej współpracy zawsze warto mieć jakąś tam pulę, bo wiadomo, że rzadko kiedy, przynajmniej w moim przypadku, rzadko kiedy trafia się klient faktycznie, który w 100% wie, czego chce, i jest na tyle o tym przekonany, że gdy to dostaje, to jest zadowolony. Bardzo często, zwłaszcza w przypadku długoterminowych współprac, ta wizja się może zmieniać. Albo klient na początku jest totalnie zielony i nie wie nawet, czego oczekuje, nie wie, czego chce. I ta wizja się dopiero będzie klarowała i kształtowała w trakcie waszej współpracy. Więc jeżeli widzicie, że z klientem fajnie wam się współpracuje, że ta współpraca może być owocna, może być długoterminowa, to jak najbardziej ja bym zalecała posiadanie takiej puli i takiej oferty ewentualnych korekt czy zmian w razie czego, czy to na koniec, czy to nawet w trakcie współpracy, żeby te współprace zachować na przyszłość, ale oczywiście no, nie musicie tego robić, tak w żadnym wypadku. Więc jeżeli sobie rozdzielimy te dwie pule poprawek, no to mamy te obowiązkowe i nieobowiązkowe, więc o tym musicie pamiętać. I wszystko tak naprawdę wynika z umowy, która jest zawierana i na niej trzeba się najbardziej skupić. No i tyle Dokładnie. W temacie. No dobrze, jeśli chodzi o takie produkty elektroniczne, czyli na przykład e-booki, kursy i
Jak tutaj z reklamacją? Jak to wygląda? Tak jak mówiłaś, jeżeli mamy zawartą tą taką tam tekst w zamówieniu, tak, odnośnie RODO, to możemy jakoś się zabezpieczyć. Ale jeżeli tego nie mamy i ktoś kupi e-booka i chce go zwrócić, bo mu nie odpowiada treść na przykład, bo nie Tutaj spełnia mamy jego oczekiwań. Kilka możliwości, tak? Klient może nam napisać, że na przykład chce zwrotu pieniędzy, albo może nam napisać, że reklamuje. Więc tutaj musimy rozgraniczyć właśnie zwrot od reklamacji. W przypadku produktów elektronicznych reklamacja wygląda identycznie, tak jak już omówiłyśmy sobie. Więc no oczywiście on musi wam wysłać informację o tej reklamacji, macie 14 dni, żeby się ustosunkować, albo przyjmujecie, albo nie. W przypadku zwrotu jest troszeczkę inaczej. Wiadomo, że naczelna zasada generalnie jest taka, że jeżeli klient coś zamawia przez internet i zamawia od was jakiś produkt, to on ma 14 dni na to, żeby ten produkt wam zwrócić, odstąpić od umowy. Dlatego przede wszystkim, że jeżeli kupowałby to coś na miejscu, tak, czyli załóżmy książkę, wiadomo, z produktami elektronicznymi trochę inaczej to wygląda, bo nie są fizyczne, ale jeżeli kupowałby coś w sklepie, to najpierw by to obejrzał, może stronę przeczytał, żeby zobaczyć, czy go w ogóle interesuje i wtedy by podjął decyzję, czy kupuje, czy nie kupuje. I teraz tak, w przypadku produktów elektronicznych tutaj podstawą będzie u nas dokumentacja RODO. To jest bardzo ważne, dlatego że w niej opisujemy możliwości zwrotu i możliwości reklamacji. Również w stosunku do produktów elektronicznych, nie tylko do produktów fizycznych, czy w przypadku waszych usług. I teraz tak. Generalna zasada jest taka, że w przypadku produktów elektronicznych klient także może je zwrócić, a raczej powinien móc je zwrócić. I teraz tak, co zrobić, żeby zabezpieczyć te nasze produkty? No bo wiadomo, jeżeli klient zwróci nam produkt fizyczny, to on go nie będzie miał. Tak, jeżeli nie wiem, zamówi buty, czy zamówi nawet fizyczną książkę, to on jej nie będzie miał, bo ją zwraca. No ale w przypadku produktu elektronicznego ty nigdy nie masz pewności, że on sobie nie zrobił kopii, tak, czy że nie wydrukował, nie zeskrinował, nie nagrał, no wiadomo, różne są możliwości i zwraca tylko po to, żeby zaoszczędzić, powiedzmy. I teraz tak, pierwsza rzecz jest taka, że na waszej stronie w opisie danego produktu, raz, że opis musi być bardzo szczegółowy, jak najbardziej szczegółowy się da, tak powinien być. Jeżeli jest to e-book, najlepiej, żeby miał spis treści, dodatkowy opis, co zawiera ten e-book. Jeżeli to jest kurs, to jakie ma moduły, czego się dowiesz, co tam znajdziesz, żeby klient nie miał w ogóle żadnych wątpliwości, czego to dotyczy, czy to jest dla niego, czy nie dla niego przeznaczone. Bo na przykład, nie wiem, kurs jest tylko, załóżmy, dla osób, które posiadają działalność gospodarczą, a twój klient jej nie ma, tak? Albo twój klient ma spółkę. Więc dla niego ten kurs czy ta rzecz nie będzie w ogóle przydatna. Więc bardzo ważne jest to, żeby ten opis był. W przypadku zwrotów, a raczej braku możliwości zwrotów, bardzo ważne jest, żeby każdy opis każdego waszego produktu miał taką klauzulę gdzieś na przykład na dole opisu, że produkty elektroniczne nie podlegają zwrotowi, że ten produkt nie podlega zwrotowi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musimy mieć to opisane w dokumentacji RODO. Czyli w tej dokumentacji naszej RODO musimy mieć napisane, jakie produkty podlegają zwrotowi, jakie nie podlegają, bo na przykład oprócz tego, że mamy produkty elektroniczne, to możemy mieć też produkty personalizowane czy robione na zamówienie. I wtedy musimy też w naszym regulaminie, w naszej dokumentacji RODO opisać, że te i te produkty, na przykład tworzone właśnie na zamówienie czy elektroniczne, nie podlegają zwrotowi. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, bardzo ważna, jest taka, że przy składaniu zamówienia wasz klient już pod koniec, kiedy wypisuje swoje dane, ma tam sprawdza koszyk, musi kliknąć taki checkbox z akceptacją polityki prywatności, generalnie dokumentacji RODO i musi kliknąć też checkbox, w którym będzie napisane, że
spełnienie świadczenia, tak, tego produktu elektronicznego, rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, czyli waszego klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. To bardzo dziwnie brzmi i brzmi po prawniczemu, ale po polsku generalnie znaczy to tyle, że on dostał wcześniej ten produkt, jaki ma, i że zobowiązuje się do tego, żeby go nie zwracać. I wtedy, jeżeli te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, będą zapewnione, to nie musicie przyjmować zwrotu. Oczywiście możecie, tak? No bo jeżeli klient wam napisze, że no zwracam, bo się pomyliłem totalnie, to jest nie dla mnie, czy cokolwiek innego, co was przekona, no to możecie to zwrócić. Oczywiście to nie jest tak, że nie możecie zwracać, jeżeli to wszystko macie, bo możecie, to jest wasza dobra wola. Ale jeżeli stwierdzicie, że nie chcecie z jakiegoś powodu tego zrobić, to nie musicie. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy to wszystko macie, gdy to wszystko macie dopięte na ostatni guzik. I jeszcze jedna bardzo ważna kwestia jest taka, że klient może zwrócić produkt niepełnowartościowy. I oczywiście o wiele łatwiej jest mieć niepełnowartościowy produkt w przypadku produktu fizycznego, tak? Czyli na przykład książka fizyczna nie ma części stron, na przykład, nie wiem, w drukarni ktoś się pomylił, nie ma 30 stron. Ale coś takiego też jest możliwe w przypadku produktu elektronicznego. Na przykład właśnie w waszym e-booku będzie brakowało stron, albo w waszym kursie będzie brakowało kilkunastu minut nagrania, albo na przykład napisałyście, że jest tam jakiś moduł, którego fizycznie nie ma, albo też na przykład wasz produkt może mieć wadę prawną, tak? No bo te rzeczy, o których przed chwilą mówiłam, to są wady fizyczne, brak stron, brak minut nagrania, ale produkt może mieć też wadę prawną, czyli wy na przykład sprzedajecie coś, do czego nie macie praw autorskich. I to też, jeżeli klient, oczywiście bardzo rzadko może do tego dojść moim zdaniem, dlatego że skąd klient ma wiedzieć, że na przykład macie prawo autorskie, majątkowe do tego czegoś, co sprzedajecie, czy to grafiki, którą sprzedajecie, ale jeżeli by miał, to też to jest podstawa do tego, żeby to zwrócić. Więc jeżeli wasz produkt jest dobry, pełnowartościowy, zgadza się z opisem i do tego macie dokumentację RODO, macie klauzulę w opisie i macie ten checkbox na stronie, to nie musicie przyjmować zwrotu produktu elektronicznego, ale możecie. Okej. Nie przyjmując zwrotu albo na przykład odmawiając reklamacji, czy klient może coś dalej z tym zrobić? Rozcisk swoich praw? Może po prostu pójść do sądu. Ale rzadko kiedy się na to ludzie decydują, dlatego że wiadomo, czas, tak, pieniądze. To też nie są akurat w przypadku wirtualnych asystentek, to nie są duże kwoty, nie? Więc pewnie na sądzie się nie skończy. A powiedz mi, no dobrze, tak reasumując teraz, czyli jak możemy się zabezpieczyć przed takimi nieuczciwymi klientami? Już nie mówię tutaj o reklamacjach słusznych czy niesłusznych i w ogóle o reklamacjach, ale o nieuczciwych klientach, bo tacy też się zdarzają, tak? Takich też spotykamy. Czyli co? Pierwsza sprawa to świetnie sporządzona umowa, tak? Przemyślana, szczegółowa, z tymi wszystkimi elementami, o których mówiłaś. Druga sprawa, jeżeli sprzedajemy elektroniczne na przykład, czy w ogóle usługi, czy elektroniczne produkty, to żeby też mieć wszelkie klauzule i żeby przy elektronicznych produktach na przykład mieć świetnie opisy, tak, sporządzone, i też żeby mieć napisane, że na przykład ten pod opisem, ten produkt nie podlega zwrotowi. Co jeszcze? Co ja przeoczyłam? To też dokładne i dobre opisy waszych usług, czyli więc na przykład jeżeli wysyłacie ofertę klientowi, to ona też musi być jak najbardziej szczegółowo opisana. Kolejna rzecz to jest dokumentacja RODO pełna, tak. Bardzo ważne. W zależności od tego, co robicie, w jaki sposób pracujecie, mogą być to różne dokumenty, więc to nie jest tylko politykę prywatności i regulamin. Tych dokumentów może być kilkanaście, kilkadziesiąt. Pewnie regulamin sklepu też i te wszystkie.
Więc tutaj to jest bardzo ważne i bardzo ważne jest to, żeby to dopasować do tego, co wy robicie. Dlatego dokumentacja RODO każdej asystentki, tak jak umowa każdej asystentki, czy opisy i oferta będą się różnić, to jest normalne, dlatego nie kopiujmy, broń Boże, od siebie tego. I co jeszcze? Coś miałam powiedzieć, a mi uciekło. Umowa, RODO... A, właśnie, uciekło mi to, co najważniejsze, czyli przede wszystkim rozmawiajcie z klientem, bo bardzo często jest tak, że wasza intuicja mówi wam na samym już początku, żeby lepiej się w taką współpracę nie ładować i zwykle trzeba jej słuchać albo przynajmniej ją sprawdzić, więc zanim w ogóle zdecydujecie się na współpracę, zanim podpiszecie umowę, to poświęćcie chwilę czasu, żeby chociaż minimalnie poznać klienta, w jaki sposób on reaguje, w jaki sposób on wam odpisuje, czy robi jakieś problemy na samym początku, bo ja na przykład miałam parę takich sytuacji, że dostałam maila na przykład w piątek o 23:00, odpisałam w poniedziałek rano, bo staram się na weekend niczego nie zostawiać, chyba że już naprawdę muszę, ale generalnie wiecie, work-life balance i te sprawy. Odpisałam w piątek, w poniedziałek rano, a nie była to żadna ważna sprawa i dostałam, kolokwialnie mówiąc, ochrzan za to, że tak wolno odpisuję i w ogóle jak ja śmiem odpisywać dopiero teraz. Więc wiem, że z takim klientem po prostu nie warto zaczynać współpracy i choćby nie wiadomo, co się działo, ja z takim klientem współpracy nie zacznę. Więc warto rozmawiać, nawet dzwonić się chociażby na jakąś taką wirtualną kawę czy na 15 minut, żeby poznać tę osobę, żeby zobaczyć, czy wam w ogóle, wiecie, czy macie takie flow między sobą, czy się rozumiecie, czy macie podobne oczekiwania, czy macie podobny sposób pracy, bo niektórzy, no wiecie, różni są ludzie, tak? Niektórzy lubią pracę w konkretny sposób i innego, jakby innej, w ogóle innego formy współpracy sobie nie wyobrażają, więc jeżeli wy w ten sposób nie pracujecie, czy nie oferujecie takich usług, jak na przykład bycie dostępną 24 godziny na dobę, bo zdarzają się też tacy klienci, którzy tego potrzebują, to z tej współpracy niczego dobrego nie będzie, tak? Nic dobrego nie wyniknie. Więc abstrahując już od wszystkich zabezpieczeń prawnych, po prostu spróbujcie zbadać i się rozeznać, zobaczyć, czego klient oczekuje i faktycznie szczerze przed samą sobą zapytać się siebie, czy to jest człowiek, z którym ja chcę współpracować, bo jak nie ten klient, to następny, tak? To nigdy nie jest tak, że zostaniecie bez klienta, a taki dokładnie klient tak. Może wam przynieść więcej szkody niż pożytku i pieniędzy na pewno z tego nie będzie, bo on wam nie zapłaci. Tak, i ja też cały czas namawiam dziewczyny, żeby przed współpracą umówić się na krótkiego Zooma czy na jakiejkolwiek innej platformie, porozmawiać i zobaczyć człowieka, tak, na wideo. Zawsze widać mowę ciała, jakoś tak inaczej to wygląda i mnie po takich rozmowach też zdarzyło się odmówić współpracy, bo mi po prostu człowiek nie grał. Nie, już na samym początku nie było porozumienia i wiedziałam, że ja będę się męczyć i on będzie się męczył i że się nie dogadamy. No i tak też bywa. I poleciłam koleżankę, z którą świetnie się dogadują, tak? Świetnie się dopasowali, także też często też klienci, ja też mam coś takiego jak pakiet próbny. Wiem, że dziewczyny też, niektóre asystentki coś takiego mają, że jeżeli nie jesteśmy do końca przekonane, dajemy klientowi pakiet próbny 5-10 godzin i patrzymy, sprawdzamy, czy się jesteśmy w stanie dopasować i czy jednej i drugiej stronie ta współpraca, prosto mówiąc, pasuje i czy się jesteśmy w stanie dogadać, tak? Często klienci są zdziwieni, no jak, ale jak, to ty też tutaj podejmujesz decyzję, to tobie też może coś, też możesz odmówić współpracy, przecież ja tobie daję pracę, ja tobie daję zlecenie, tak, godziny u ciebie wykopuję, jak to, to ja mam się postarać, żebyś ty mnie wzięła, no tak, no ja chcę mieć takich klientów i takich klientów mam, z którymi się świetnie rozumiem, rozumiemy, i nadajemy na tych samych falach, no po co się męczyć, tak? Nie po to zakładałam działalność i odeszłam z etatu, żeby się męczyć z kimś, skoro chcę coś robić, coś, co lubię, kocham i ja się w tym odnajduję, to po co sobie komplikować życie?
I czasami to nie jest tak, że klient, z którym nie nawiązujemy współpracy, jest złym człowiekiem, czy jest złym zleceniodawcą. Po prostu nie nadajemy na tych samych falach i z kim innym, z naszą koleżanką, inną wirtualną asystentką, czy projekt managerem, może się dogadać i może im się świetnie współpracować, nie? Więc też tak podsumowując, tak, temat jest szeroki. Rzeczywiście, ja myślę, że my mogłybyśmy tutaj rozmawiać bardzo długo i też do końca nie jest wyczerpany, więc myślę, że jeżeli dziewczyny miałyby jakieś pytania, to jak najbardziej mogą je zadawać pod publikacją. Postaramy się odpowiedzieć na męczące pytania jeszcze i doprecyzować. Ale myślę, że w tym wszystkim rzeczywiście najważniejsza jest komunikacja, tak? I wszystko się do tego sprowadza. Do komunikacji. Jak zawsze, tak. Do tego, jak się dogadujemy, co ustalimy. Też fajnie mieć, ja wiem, że ja jestem maniaczką checklist, procedur i tak dalej i organizacji, ale warto mieć taką też checklistę, rozmawiając z klientem, żeby mieć pewność, że powiedziało mu się wszystko, że zapytało się o wszystko i że przekazało się mu wszystkie informacje najważniejsze do współpracy, ale też, że już dokładnie wiem, co mam robić, jak mam robić, czego mam używać, w jakim terminie, jakimi narzędziami i tak dalej, żeby właśnie nie było tych reklamacji, tak, bezsensownych, bo to też jest nasz czas. No nie mówiąc tutaj właśnie o tych nieuczciwych klientach i kombinowaniu i oszczędzaniu na e-bookach, kursach i tak dalej. Mówimy tutaj o takiej normalnej współpracy, nie? Także tak, podsumowując. Jeszcze powiem, że nawet jeżeli rozmawiacie z kimś, tak jak już mówiłyśmy, że wasza umowa przewiduje to, że możecie dogrywać pewne rzeczy na bieżąco, czy przez telefon, czy na maila, to jeżeli robicie to przez telefon, to bardzo ważne jest, i to jest w waszym interesie, żeby po takiej rozmowie usiąść i spisać to wszystko w formie maila i napisać: tak, cześć, podsumowując dzisiejszą rozmowę, umawiamy się na to i na to i na to, zrobię to w ten sposób, do tego dnia, będzie to kosztowało tyle i tyle, bo na przykład jest poza waszym pakietem i klient sobie tego zażyczył dodatkowo, żeby był zawsze ślad, bo pamiętajcie, fajna jest współpraca, dopóki jest fajna, ale kiedy się zaczynają schody i będziecie chciały iść, nie daj Boże, do sądu, tak, bo wam nie zapłaci, to musicie mieć podkładkę i taki mail będzie dla was podkładką, więc nawet jeżeli miałoby to wam zająć 15 minut, a nie macie tych 15 minut, to uwierzcie mi, warto zainwestować te 15 minut, usiąść od razu po rozmowie, spisać to albo nawet na bieżąco, jak rozmawiacie, robić sobie notatki i wysłać takie podsumowanie do klienta, bo to jest wasz interes i was chroni. Po prostu. Dokładnie tak. I też ja często robię podsumowania, praktycznie za każdym razem wysyłam podsumowania każdej rozmowy na Zoomie, bo przecież tego nie nagrywamy. No nie, więc też warto takie, no ale też tak naprawdę dla klienta to jest wygodne, bo on może nie pamiętać wszystkich szczegółów, tak? Ludzie są zagonieni i czasami warto rzeczywiście takie podsumowanie napisać. Ja też czasami dla takich większych klientów, gdzie mam więcej zadań, robię podsumowanie tygodniowe. Co zrobiłam, co jest do zrobienia, w jakim terminie, co potrzebuję od nich jeszcze, tak? I myślę, że to też jest fajne i to dzięki temu możemy uniknąć też właśnie reklamacji wszelkiego typu, bo gdzieś tam coś może umknąć po drodze. Dobrze, Aleksandro, powiedz mi o niespodziance dla wirtualnych asystentek jeszcze, jaką przygotowałaś. Tak, w ramach tego naszego dzisiejszego spotkania doszłyśmy do wniosku, że właśnie dam wam prezent z uwagi na to, że chciałyście mnie posłuchać, dotarłyście do końca. Mimo, że to jest temat ważny, no to wiadomo, że to jest o zabieganiu w dzisiejszych czasach, więc nie zawsze wszystko słuchamy do końca, czy czytamy do końca. Dlatego dla tych, co wytrwali i dotarli, to mamy prezent. Jest to 10% na wszystkie dostępne u mnie produkty i usługi w sklepie internetowym. Znajdziecie go na www.prawomałegobiznesu.pl, dlatego że właśnie pod taką marką pracuję, Prawo Małego Biznesu.
I tam w zakładce sklep znajdziecie bardzo dużo różnych rzeczy. Między innymi właśnie pełną dokumentację RODO, w zależności od tego, która z Was w jaki sposób pracuje, to taki pakiet będzie mogła wybrać. Są tam też wzory umów, które można sobie potem elastycznie modyfikować razem z komentarzami, objaśnieniami. Jeżeli prowadzicie na przykład swoją firmę w ramach nierejestrowanej działalności, to znajdziecie tam też na przykład ewidencję sprzedaży, czy wzory faktur, podręcznik do fakturowania, więc jeżeli dopiero zaczynacie, to wszystko, co Wam jest potrzebne, tam znajdziecie. Dodatkowo ostatnio stworzyłam też e-booka Prawo małego biznesu w pigułce. Piszę tam wszystko o tworzeniu i prowadzeniu własnej firmy, również w kontekście Nowego Ładu. Więc jeżeli przygotowujecie się do Nowego Ładu, zastanawiacie się, jaką formę opodatkowania wybrać, jak nie stracić na Nowym Ładzie, jak to wszystko poustawiać tak, żebyście Wy na tym zyskały finansowo, to taki e-book też tam znajdziecie. Ale piszę tam również o RODO, o umowach, właśnie o dofinansowaniach. Sam spis treści ma chyba z 5 stron, dlatego że napisałam go w formie pytań i odpowiedzi, bo myślę, że tak jest najłatwiej, więc naprawdę znajdziecie tam wszystko. To jest absolutne kompendium wiedzy, swoista Biblia tworzenia i prowadzenia własnej firmy też właśnie w Nowym Roku, w Nowym Ładzie, ale też znajdziecie tam możliwość wykupienia konsultacji u mnie, czy to półgodzinnej, czy godzinnej, abonamenty na konsultacje, jest tam wszystko. I na to wszystko właśnie macie 10% na hasło asystentkowo. I on jest bezterminowo ważny, więc na wszystko, co będziecie chciały kupić, 10% macie za wytrwałość. Idealny prezent na nowy rok. Ja cały czas się zastanawiam, kiedy ty tego e-booka napisałaś i jak ty znalazłaś na to czas. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Ja się zastanawiam. A najlepsze jest to, że śpię 8 godzin, więc totalnie jakaś czarna magia. Nie, powiem ci, że im mam mniej czasu, tym mam więcej czasu. Taka jest prawda. Ale to że tak działa. To tak działa. Jak mam kurczę czy coś, to tak mi się wszystko, wiesz, rozmywa. A jak nie mam czasu, a najlepiej to mi się w ogóle pracuje, jak jeszcze mam dziecko w domu, na przykład w tym tygodniu. I jestem jeszcze teraz chora, chciałam ci powiedzieć, jestem teraz aktualnie chora. I mam jeszcze dziecko w domu, więc ledwo żyję, ale no cóż, życie, co mogę powiedzieć. No tak jest, no tak jak wcześniej ci mówiłam, ja też z dwójką jestem w domu i też mam wrażenie, że im mniej mam tego czasu, takiego fizycznego, tym jestem bardziej zmotywowana, jestem w stanie się bardziej spiąć i zrobić więcej rzeczy, aniżeli nie byłoby dzieci, tak, w domu. Bo wtedy ja sobie tu sobie zrobię kawę, tam gdzieś tam zadzwonię, a tutaj się zastanowię, a w tym momencie wiem, że mam 8 godzin, dobra, 8 godzin, robię to, 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 to i to, mam całą listę i się spinam i trzeba to zrobić. No tak to działa. Na temat organizacji też na pewno będziemy rozmawiać. Na temat komunikacji też będziemy jeszcze rozmawiać. Myślę, że jest wiele tematów, których jeszcze nie omówiłyśmy, a które na pewno omówimy. Tak, z pewnością jeszcze cię namówię, nie na jeden wywiad. Oczywiście postaram się tak to zrobić, żebyś mogła pogodzić wszystkie swoje role na spokojnie. Mamy czas. Dobrze, no Aleksandro, bardzo Tobie dziękuję za ten świetny wywiad. Myślę, że naprawdę taka potężna pigułka wiedzy i no dużo się dowiedziałyśmy dzisiaj. Ja sama sobie zanotowałam kilka rzeczy, żeby sprawdzić, czy to mam w swojej umowie. Mimo to, że była robiona przez prawnika, ale nie jestem pewna, czy mam te wszystkie elementy zawarte, więc na pewno to sprawdzę. Was też, dziewczyny, do tego zachęcam. Dziewczyny i chłopaki. I co? Gdzie cię znaleźć w sieci? Wszystko będzie na pewno pod publikacją umieszczone. Do zobaczenia. Trzymam kciuki. Trzymam kciuki, żeby wszystko się udało. Dzięki. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Do zobaczenia.